Enter. W tym odcinku powiemy Wam o metodzie 7 kluczy. Bądź moim klucznikiem. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. Codziennie o 5.30 z samego rana pijemy filiżankę espresso lub bukłak latte po to, aby przekazać Wam jedną inspirację na dany dzień. A dla wszystkich wątpiących, czy rzeczywiście jest tu kawka, mógłbym kapnąć, ale niestety, chociaż nie, zrobię to. A nasze perliste głosy i bukłaki pełne kawki sprawią, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Piotrze, stworzyliśmy nową serię na naszym kanale RTCK o zdrowym stylu życia. Mieliśmy wspaniałe... A już ci, przyjacielu mój, zdrowszy. Mieliśmy bardzo dwa dni inspirujące z gościem, którego zaraz poznacie. Skoczy tutaj pyłkiem. Który nie pije kawy, co jest ciekawe, ale będzie trzymał się mocno tego jabłka. Więc może, nie przedłużając już tego wstępu, zaprośmy naszego gościa jednym stuknięciem naszych kciuków. Filiżanek. Albo filiżanek. Będzie bardzo trudne. Uwaga. Zobaczymy, co z trzy, tego będzie. Cztery. Wow! Witaj, Marku! Ja i kawa? Niewiarygodne. Cześć. Cześć. Witamy serdecznie. Witam, kochani. Witamy u nas. Jak się czujesz? Trochę ciasno, ale nieźle. Trochę Marko, ciasno, ale własno. Ale wyszczuplę się. Dobrze, że jesteś dietetykiem, bo zmieścisz się pomiędzy nami. Uważajcie, jestem wyrwany z oazy. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Z Markiem mieliśmy okazję spędzić dwa dni, smakować nie tyle posiłki, ale również życie. I to jest właśnie ciekawa rzecz, że metoda 7 kluczy, o której będziecie mogli się dowiedzieć już niedługo na naszym sklepie RTCK, jest czymś takim, co zupełnie zmienia myślenie o zdrowiu. Smakować, ale dowiedzieć się też, że uśmiech zaczyna się na talerzu. To mi się turbo spodobało. Turbo, to pachnie ta kawa. Tak między nami. Kawy niestety. No to stuknijmy się chociaż jabłkiem. Stuknijmy się jabłkiem. Stuknijmy się na początek, panowie. Troszkę klimka nam nawala i lekko mamy tutaj ale teraz sperlone czoła. Powiedz nam, Marku... Bluzy pozdrawiają pod koszulek. Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie masz w ręce filiżanki. No właśnie, bo mam taką wiedzę o kawie, że gdybym ją zastosował, to pewnie bym ją właśnie pił hektolitrami, bo kawa jest po prostu boska i zdrowa. A to ciekawe, bo wielu mówi, kurczę, może nie kawka. A kto kłamie o kawie? Ty kawa nam powiedz. Kawa jest boska, bo łączy ludzi, więź, miłość. Wyobraź sobie życie bez kawy. No przecież byłoby cholernie smutne i nudne. Okej, to rytuał, a jak jej działanie na nasz organizm w takim razie? Kawę nie piję, bo nie mogę ze względu na to, że za bardzo stymuluje mnie kofeina. Ale kawę lubię przygotowywać mojej kochanej żonie, którą serdecznie pozdrawiam. Właśnie, czyli kawa jest również obecna w tym. Ona jest świetna jako terapia, żeby budować więzi. Czyli łączy was z Michaszkiem to, że Michał pije kawę, żona napaja się aromatem, tak, a u Marka na odwrót. No to świetnie. Marku, metoda 7 kluczy, brzmi to dość intrygująco. Mieliśmy dwa dni nagrywania za sobą. Nagraliśmy kurs, nagraliśmy 15 odcinków nowej serii, niezwykle inspirującej. Myśmy z Piotrem się śmiali, jak Marek zacznie mówić, to jak guzik pyk włączyć, możemy iść sobie do kuchni, zaparzyć kawkę i wrócić po 10 minutach. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Tak. Więc niezwykle wartościowy materiał. Myślę, że już na naszej serii się rozpocznie właśnie w sobotę. Lub już się rozpoczęło. Krótko o tej metodzie 7 kluczy. Dla kogo jest ta metoda i dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Metoda jest wyjątkowa, ponieważ wzbudza w nas pragnienie zmiany. A nikt tych zmian nie lubi. Dlatego jest wyjątkowa. Czyli zachęca nas do tego, aby inaczej myśleć, inaczej działać. Inaczej przede wszystkim się odżywiać. Zachęca do tego, aby bardziej kochać. 7 kluczy to 7 poziomów egzystencjalnych, 7 tygodni i to, co chyba najistotniejsze w tych szalonych czasach, 7 minut. Mało tego, podzieliłem jeszcze jest na 3 części, żeby było smaczniej, strawniej. Czyli jedynie, prawie tyle, ile trwa espresso. Jedynie 7 minut. 7 minut. Tylko nie róbcie tego przy espresso, tylko po. I kawa dozwolona w tej metodzie. No właśnie, 7 minut, czyli tak niewiele, a daje tak wiele. Nasze ulubione hasełko tutaj, jak nasz każdy odcinek. I to, co jest przełomowe w tej metodzie, to to, że małe kroczki stosujemy i rzeczywiście ta zmiana wtedy jest możliwa, bo jeżeli sobie pomyślimy, ok, trzeba zrobić nową dietę, to od razu, ok, planuję śniadanie, lunch, obiad, kolację, jestem tak przytłoczony, że nie zaczynam. A tutaj w tej metodzie w każdym tygodniu kładziemy nacisk na jedną rzecz po kolei i nie tylko na jedzenie, ale również na te inne sfery, holistyczne podejście do życia. Uczymy się spać.
uczymy chodzić do sklepu, radośnie robić zakupy, gotować, zapraszać gości. Radość z zakupów, to jest dobre, nie? Brzmi, traktujemy to jak obowiązek. Nie mam tego zbyt, nie listy. No, ale jest szansa, że przez 7 dni rozwałkujemy ten temat w naszych sercach i zrobimy to po prostu z miłością. Czyli post od obojętności. Wyciągnąć obojętność. O kurczę, post od obojętności. Panowie, to jest challenge dla was. Na początku każdemu się wydaje, że chodzi tylko o jedzenie, a tu jednak... Więcej serca niż jedzenia. Ale możesz wybrać wtyczkę spania, czyli cały tydzień pracujesz. Czyli nie chodzi tylko o jedzenie. Jakiś jeden challenge dla naszych widzów dzisiaj na ten poranek. Jak nie przespać życia? Czyli co zrobić, aby być skuteczny w miłości? Czyli zadzwoń do przyjaciela, którego dawno nie dzwoniłeś i powiedz mu o tym, czy jesteś szczęśliwy. To jest najlepsza weryfikacja tego, czy warto podjąć planer, bo odpowiedź może być różna. Okej, czyli co, biorę telefon i dzwonię do Piotra? I opowiadam mu, czy jestem szczęśliwy. I mówią, Piotrek, nie nagrywaliśmy dawno, szczęście mi spada. A on mówi, słuchaj, zrobiłem świetne zakupy, zapraszam cię na genialną kolację. I tak się tworzy. Relacja. Relacja, miłość wszystko oraz zdrowie. Kwitnie. Michał pyta, a wyspałeś się? No nie, kiepsko. No to mam dla ciebie świetny pomysł. Jutro masz wolne. Kurczę. Musimy sobie też wrzucić na luz, kochani. Więc planer zdrowia i ta metoda uczy nas tego, jak usunąć to, co zbędne i jeszcze więcej kochać, ale kochać siebie, ponieważ człowiek nie może dać, czego sam nie ma. Jeżeli was te tematy choć trochę zainteresowały, wejdźcie na stronę rtck.pl i tam cały opis planera wraz z kursem, który nagraliśmy z Markiem Zarembą, jest dostępny. Życzymy wam wspaniałego dnia i pysznej kawki. Przede wszystkim. I cytując Marka, jeśli zastanawiacie się, co dzisiaj zjeść, Marek mówi, Mojżesz wszystko. Mojżesz wszystko. Do zobaczenia. Pa! Teraz zapraszamy. I teraz Marku, jakbyś sobie usiadł. Chodź. My się nie ruszamy. Trochę dociśnij filiżankę. Chwyć jabłko. Trzymaj. Jeszcze raz puknijmy.